Odliczamy dni do wakacji, do których pozostały nieco ponad 3 tygodnie i właśnie wtedy w naszym mieście ruszy także sezon kąpielowy. Od 23 czerwca do końca sierpnia czynny będzie basen letni Błękitna Fala do dyspozycji mieszkańców przez 7 dni w tygodniu. Oprócz tego opalanie będą mogli zażywać kąpieli i tych wodnych, i tych słonecznych na dwóch miejskich kąpieliskach, na kąpielisku Bolko, na którym właśnie się znajdujemy, oraz na kąpielisku Malina. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać natomiast będą ratownicy także przez 7 dni w tygodniu. Tutaj także będzie można skorzystać z oferty gastronomicznej, bo zarówno na kąpielisku Bolko, jak i na Malinie staną budki z lodami. Na Bolko oprócz tego będzie także stanowisko z jedzeniem i będzie można skorzystać jak co roku z wypożyczalni sprzętu wodnego. Tutaj trwają jeszcze ostatnie przygotowania. Został nawieziony piasek i ten piasek wkrótce będzie tutaj równomiernie na plaży rozłożony, żeby nam się wygodnie leżało, opalało czy też bawiło w piasku, a nam zatem pozostaje przygotowanie strojów oraz formy do tych letnich szaleństw i wypoczynku.